Siemanko, z tej strony chyba z Trawi. Dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj zrobimy taki odcinek z wszystkiego. I tutaj spóźnione przywieszanie tych kartek, ale po prostu nie mieliśmy kiedy. Czasami zapominaliśmy o tych kartkach w ogóle. Ale tutaj tych zwycięzców konkursu nie zapomnieliśmy o nich. Więc będą przywieszeni. Obetniemy też przy dupie żółtej szabo. I przykleimy te kartki zaraz i pokażemy wam nowe kurczaki od Brachl, więc możemy tu wejść na samą górę. Gdzie zrobimy tylko szybko kalendarz. To na razie za dwa bilenki i za trzy cztery. To na razie se czerwiec zostawiamy, dlatego że widzimy kiedy był lęk i widzimy ile mają dane kurczaki miesięcy do wypuści. Też musimy zobaczyć, kiedy biała siedzi, znaczy kiedy biała nasuwamy i nasadziliśmy, czyli wczoraj i brakło takiej powychodziły, czyli to masz teraz. Masz teraz ty, jak szabotki. A Waldek nie wiadomo gdzie jest. No, to nigdy nie widać. Ale to jest Waldziut. Pozdrawiamy wszystkich Waldków. Tu jest kłódko. Blueberry nie wiem, nie pokazywaliśmy chyba. Ale karton mnie pozrzucał. A to jest Hasbulla. To jest Hasbulla. Już wypuszczam te samochody. Niedługo kupimy nowe samochody, ale młode. Tamtą wczoraj nasadziliśmy białą. A ta lęknie za dwa dni. Ma 4 czy tam 5 jajek, nie pamiętam ile. 4 chyba. 4. Tutaj ta porcelanowa. Jeśli pamiętacie, bo z poprzednich odcinków to miała 4 jajka, ale ma 5, bo daliśmy od tej czarnej jedno, co było zalężone. No bo tylko ma tam 2 dni różnicy, to zazwyczaj tak się lęgną, bo 2 dni przeta, bo jeden dzień, znaczy zazwyczaj jeden, ale tam jeden dzień tam dłużej posiedzi, to nic nie stanie. Znaczy no, no jeden dzień dłużej. Bo tam je siedzieć 3 dni dłużej, bo miała tylko jedno jajko, to bez sensu, żeby się na jednym jajku 21 dni. A tak to ma tam 3 silki, więc raczej to jest 3 silki powinny być zamierzone. Dzisiaj jej do jajka przyświetlimy, więc zobaczycie efekty, ile było. Kurczaczki wam pokażę zaraz, bo najpierw idziemy otworzyć kury w drugim kurniku. Więc my weźmiemy tylko jedzenie i picie. I zaraz się widzimy, jak będziemy otwierać te drugie. Teraz będziemy napełniać poidło tutaj do kochinów i zaraz wypuścimy kury i przywiesimy kartki i obetniemy, ale to zostańcie, to zobaczycie. Teraz będziemy wchodzić, no chyba nie wejdziemy. Tutaj tylko musimy szybko, szybka akcja, penetracja. Halo, lekwokę, to będzie nasadzać na tym odcinku. Zaraz. Znaczy zaraz, jak zrobimy dużo? Przed nogą, bo to się nie da ręką. A ja tam robię ręką, tam jest łatwo. Może się da, ale... No, nie będę zmieniał, właśnie nie wiem, zobaczymy. Ale nie wiem, zobaczę. Na nagraniu jest czystsze niż na żyło. Tam, kwoko. Kwokę. Ale dużo żarcia wysypały. Dobra, jajka.
ten teraz u brachu będę otwierał ręką i zawsze mi wychodzi, a pewnie na odcinku teraz mi nie wyjdzie. A się mocno czapierzy, jak zawsze wychodzi. No, tak, najbardziej akurat też czapierzy. Najbardziej. Teraz zobaczę, by było zawsze. Teraz zawsze tu ręką otwieram, ale pewnie na odcinku nie wyjdzie. Teraz tutaj parka tylko chodzi. Tutaj u brachu mówię... Oby tylko i tak dużo nie deptał, żeby nie miała gołego, bo na razie nie ma jeszcze gołych pleców. Nie wiem, czy okno otwierać, bo wieje dzisiaj, więc nie wiem, chyba tylko drzwi może otworzymy. Tu tylko sobie przesunę skrzyneczkę. To by dwie wypuścić. Tylko... No zaraz, bo ja sobie tam otwierać. Tylko sprawdzę, czy jak to zielone tu będzie. Pasowało. Też musimy tutaj sprzątnąć. Może... Nie wiem, chyba wyskoczymy. Znaczy nie. No. Ale musimy skrzynkę przynieść. A tej musimy sprzątnąć jakoś, nie wiem, może w poniedziałek, bo w sobotę jedziemy po te kurki. A rano, nie wiem, a się rano zachęcam. Mówiliśmy, że jedziemy po kurę, ale to... No. Ale to się dowiecie, bo miałem powiedzieć, ale zapomniałem. I ten, bo rano ma padać, więc ja się zatrzymam, może nie będzie padać, może szybko wysprząta tutaj, bo tutaj mało roboty jest. Bo tylko tam... Znaczy tutaj nie widać, że jest zbito. Ale jest. Ale tak pewnie będzie widać. Trochę jest. A. Już była zbita, ale... Znaczy, bo ten... Bo jak tutaj mój tata montował, to... Mówił, że jakoś dotąd się zbiła, a później... Cała już poszła tak, ale dobrze, że się nie strzasła. Tylko jest tak przejechana, taka rysa jakby. Dobra, to my weźmiemy jedzenie i picie na dwór. I za chwilę się widzimy. Dobra, już. Też nie jest. Ale ona jest ciężka. Ona będzie miała 11 jajek, bo będziemy dawać jej same brachmy, bo niosek nie dajemy. Ani tamty, a się tamty nawet nie mamy, ale byśmy nie dali, bo by zdusiła. To jest lżejsze. No, gniazdo rozwaliła trochę. Ale to fajnie, że mamy brachmy. Kwokę kolejną. Tylko mam nadzieję, że będziemy mieć osobą miejsce w odpalniku. Bo na razie mamy jeszcze. Bo teraz jak wylęgnie głupia szało, tak ją nazwamy, to... Może weszła. Znaczy, ona nie jest dlatego, że jest jakaś głupia czy coś, tylko... Znaczy, no jak tak przezwisko jest, no to musiała coś zrobić. Bo ona skurzała zawsze. Ale dlatego tak jest, że jak mieliśmy kwoki, to ona zawsze nam wchodziła do gniazd i rozkopywała całe gniazdo. No, bo ona się była wtedy kwoką, bo kwoką jest dobrą, bo szybko wchodzi i te. Dlatego była tak nazywana. Może trochę nie fajnie, ale no tak robiła. I po prostu nas to denerwowało, no bo praktycznie jak nie przypilnowaliśmy tych gniazd, to były rozkopane. A zwłaszcza jak nasza babcia otwierała, to ona też tutaj długo jakby się nie stała przy nich. No to też był później problem, bo też czasami było rozkopane, ale zazwyczaj kura se poprawi to gniazdo. A też ta gruba brachma też na końcu. To ten, znaczy no ten jest raczej to ten. To też już raz niby siedziała, znaczy na pewno, bo tam było, kogoś mi mówili, że siedziała i już raz wychowała młode. Więc zobaczymy jak teraz, ale teraz to już będziemy wiedzieć, czy teraz nosiła te ciemniejsze jajka, czy gruba, czy ta czarna gruba, czy ta niebieska, bo nawet nie wiem. Znaczy no teraz jak te brachmy przestaną kwoczyć, to już na 100% będziemy mieli rasowe jajka. Bo tej brachmy mogą jeszcze być miksy, bo tutaj daliśmy wszystkie, ona jeszcze znosiła te miksowate, bo jeszcze była z tamtym no, wtedy. A ona wtedy chyba była z tydzień po tym. Ale będziemy wiedzieć, które będą miksy, bo miksy się lęgną albo białe, niebieskie, albo te pomarańczowe tylko. A białe albo na początku są tylko żółte, albo niebieskie. To będziemy wiedzieć, które znaczy, są no bo na razie nam się takie... Taki jak się lęgną, to takie mocno pomarańczowe są zazwyczaj, albo takie jasno-żółte, albo brachmy, niebieskie. A brachmy więc... się lęgną jak te, mamy tamto jak kogut, chyba dwa są takie. Ale to później pokażemy. No. Odpowiemy, że są inne kolory w ogóle. Znaczy, no jedne są takie same. No, ale jedne są inne, a jeden jest taki gruby plac, taki śmieszny jak się wylęgł, bo teraz już chyba też, nie jest taki, ale... Bo też wnioska mam, wylęgła cztery, akurat ten jeden dzień później lęgła nasza, to wzięliśmy od babci te cztery, bo cztery miała brachmy też. Dobra, to chodźmy, coś zrobimy, bo będzie może z 20 minut filmu, a my stoimy i nic nie robimy. Teraz prześwietlimy sobie jajka od tej czarnej. Czekajcie, zrobię tak normalnie. O, prześwietlimy od niej jajeczko.
Nie pokażemy wam, jak wyświetlamy, bo nie mamy drugiego telefonu. Później albo powiesimy kartki, albo pozmieniamy kurczakom, albo nasadzimy kwokę, albo... Ale razem też tutaj, bo zobacz, znaczy, no na pewno, jak jesteście ciekawi, to na pewno jeszcze będzie nasadzanie kwoki. Będziemy powieszanie kartek, zmienianie kurczakom, czyli pokażemy wam wszystkie kurczaki. I będziemy jeszcze słomę do gniazd w tamtym kurniku zanosić, więc jeszcze no, z 20 minut odcinek jakoś będzie. Ale to dla osób, które lubią dłuższe obejrzeć, to dla nich ale może to być fajne. A nie wiem, jak są o tym leci, ale... A na pewno nie w tą, co oglądacie. To może zacząć, no. Ale... Po tym odcinku, ten odcinek, co będzie, albo... No nie wiemy, czy nagramy coś jeszcze w tygodniu. Ale na pewno w sobotę, jak będziemy nagrywać, to na pewno będzie ciekawy odcinek. A już jest czwartek, więc wątpię, że jutro... Znaczy, może jutro coś nagramy, nie wiadomo. A w sobotę to nie wiemy, czy coś nagramy. Zaraz prześwietlimy te jajka i wam pokażemy, jaki jest wynik. Dobra, więc mamy tu 5 raczej zalężonych, nie wiemy, na pewno są silki, będą. Ale te 3 i jedno szabo to by chyba... Było 6, popatrzcie. No, jedno było zbite, nie zauważyliśmy nawet. Ale 5 jajek będzie miała czarno. Nie wiadomo, jeszcze te jedno takie jest zapewne, ale zobaczymy później, tak po 2 dniach jeszcze. Czekajcie, będzie trochę głośno. Tak po dwóch dniach jeszcze zobaczymy to jedno. Bo daj telefon na kanał, to jedno niepewne jeszcze. Czekaj, trzymaj. Te kartony i tak zwalają, ale są tam, żeby... Znaczy czarna chyba już nie potrzebuje, ale to na razie niech ma, później się je weźmie, bo ten czarny już tam nie włazi jej. Najważniejsze, żeby biała i porcelanowa miała, bo jakby padało, to będzie kapać. No nie potrzeba, już kapało, ale na szczęście nie na nie, tylko na gniazdo. Dobra, no to teraz chyba za karteczki przywiesimy. Później się wrzucamy. No, zaraz. A się wymienię na cinku. No właśnie. Stoję na wkurwane, bo to już nie ma co, żeby wrzucać, bo skrzynki nam w ręku. I... Zaraz jeszcze zobaczymy, co będziemy robić, bo jeszcze nie wiemy, co będziemy teraz robić. Znaczy, no 3 rzeczy jeszcze nam zostały tak naprawdę do zrobienia, ale zaraz zobaczymy, co będziemy robić. Dobra, więc tutaj już są Mikołaj Hodowca i Michał Hodowca drobił. Jest dlatego 17 kwiecień, dlatego jest ta data, dlatego, że wtedy zdobyliśmy 200 subskrypcji. I dlatego jest taka data, tu jest, pamiętam, że jest jeden źle, bo 31 powinno chyba być, jak dobrze pamiętam. Ale 30 chyba jest nasza rocznica kanału, więc niech tak zostanie, chyba 31 były wyniki konkursu. A nie, bym musiał sprawdzić, czy 30 czy 31 założyliśmy kanał grudnia. Wiem, że coś w tym stylu, zaraz pozmieniamy kurczakom, to już wam nie pokażemy, żeby to szybko zrobić. I pokażemy wam zaraz, jak pokażemy wszystkie kurczaki, a najbardziej te brachmy. I odcinamy czworek żółtej szabo i nachylamy kurczakę brachmy. No i przeniesiemy sumę do gniazda, ale to jak zostaniecie, to będziecie widzieć. Dobra, więc zaraz wam pokażemy kurczaki, już im pozmienialiśmy. Tutaj z puropatrzaną jest jedna sileczka, jeden kaszlek. Kaszlek. Zacznę się, bo chcę pokazać synka, niech pokazujesz. Tu na pewno będzie kogut, a to jeszcze nie wiadomo. Tylko to zrobił jedzie, większe, już prawie dorosło. Teraz przejdziemy do kury Splash. Jest ona... Miała 4, ale dwa zadziewała. Kurę patrzona, jednego szabu żółtego i silkę białą. Teraz... Teraz to wejdzie, bo to już wyraziła. Teraz ma jednego szabu czarnego i tą silkę jeszcze. Więc ma dwa kurczaczki. Przejdziemy tutaj, gdzie jest 6. Jest. Dwie silki, dwa kochane karzewki, jeden szabo i jeden miks brachny. No. Tutaj ten jest taki ładny kochinek. No mamy już chyba takie 3 z lęgów albo 4. Zobaczymy, jak będzie chować, bo pierwszy lęk wszystkie wychowały. Ma dwa zamiast, ten kochin i szabo. Tutaj zobaczymy, czy będą żyć wszystkie. Przejdziemy do Basi, u której były ogromne straty. Tutaj było 10 z 5. A czy największy był pan doktor, bo tam tutaj zlekło 5. Tutaj ten ładny to jest szabotek, ten tutaj. O, i tam ten niebieski jest szabo, co chodzi tutaj, jaką mamy. Dwa kochiny, jedna silka. No. Kochiny to widzicie, te czarne, co tu są, a silka tu, a
Jeden wszedł pod mamę. Tutaj też są trzy kochiny, dwa czarne, jeden taki jak tam i jeden szabo niebieski i jedna słupka. Dobra, to zaraz. Tutaj najlepsze są. A czy najlepsze, że nic zdechło, tutaj też jeszcze nic zdechło, tam dwa, tam jeden. Tutaj znaczy, no tutaj przez koszkę to nie wiadomo, czy by one zdechły, bo to nie jest jej winy. No, to jest chyba dalej. No kurota. Nie wiedzieliśmy, co, a czy wiedzieliśmy, są szpary, ale nie wiedzieliśmy, że przejdą. Dalej idąc jest 7 białych sileczek. No, zdechły dwie silki, tamte dwa, co były te gratis, ale tamte to gdzieś zdechną, bo takie były. A silki to jeden, ostatnio zdechła jedna i ten najmniejszy, ten niewyrostek taki. Dobra, to idziemy dalej. Dobra, tutaj jest w drugim podpokoleniu. Jest jeden kofin z czarną szabą, ona miała trochę więcej, już nie pamiętam. 4, ile. 5 miałem. Ale siadaj ma jedną silkę, tu miała 9 i zdechło, niestety nie wiadomo z jakich przyczyn. Znaczy no w większości miała przez dupę zaklejane, tylko że my jak sprawdzaliśmy, to było odklejone, bo my zazwyczaj jak przychodzimy rano to sprawdzamy, jak przychodzimy po południu to sprawdzamy i no na... Ona, tego jednego sypu próbowałem włożyć do paczki, ale nie chciał u niej być, cały czas piska, więc po tak to bez sensu, ma jedną tylko jakieś dzieci, ale no... Jak nie chcę przyjąć, jak nie chcę być tam, to no to nic nie zrobimy. I tutaj zaraz zobaczycie brachmy, ale to jeszcze chwila, bo najpierw zobaczymy o karmelki naszej najmłodszej kwoki. Jej jeszcze nic nie zdechło, co tam żyją te 5, to są dwa, trzy kokiny, te dwa czarne, jeden ten tak jak tam. Jedna silka biała, jeden szabo czarny. Ten cały czarny jakby co, ale to chyba widać po wzroście. No i tutaj są wczorajsze. Niektóre są przedwczorajsze. Chyba jest 11 brachm i jeden kochin. No, jeden. Czekaj. Jeden tu nogą wleciał do wody. Niektóre są starsze od 2 dni, bo to są od tej wnioski. No właśnie, ten jest czarna plama. Jest taka nie, tak bardzo przy nich, ale jak na szybko się... Ale jak jeszcze tak ledwo co chodził, to tak się rozlał i taki było wylew się. To są dwa takie, jak będą raczej mi się daje jak kogut. Tamte, tutaj trzy kuropatwiane, jeden taki... Nie wiadomo, co to będzie jeszcze. Taki coś z białym, coś z szarym, coś takiego. Czarne, jeden kopin, tak jak tam. Teraz takie dużo mam się lęgnie kopinów. Chyba jeden, cztery teraz tak mam. Mix, to jest łamix akurat, bo taki się lęgną mixy lęgły. Zobaczmy, może rasowa, zobaczymy jak będzie kolor, nie? Może rasowa jest. A tutaj możliwe, że mamy przyszłą kwokę. Ale wczoraj wieczorem się działo, bo myśmy już byśmy ją dzisiaj nakazali, ale nie siedziała wieczorem, więc musi poczekać. Ale ona niech poszła, tylko ma siedzi i krzyczy, jak się dotyka coś. I ma gły grup, ale jeszcze kwok w ogóle nie robi ten odgłosy kwoki. A to najmłodsza kwoka. A też możemy, może, no, znaczy nagrywać, teraz się nie dziwam, nagrywać, jak będziemy szukać kurczaką tam kiedy, bo to raczej bez sensu, jakbyśmy się szukali tam ten tekst. Jedynie może mam jak będziemy kurą taką, z tą No, bo to będzie pierwsze sprzątanie w tamtym kurniku. Bo już niedawno sprzątali, tylko najpierw był deszcz, później jechaliśmy po kury i już było za późno. Znaczy no teraz planujemy albo teraz w sobotę, albo jak teraz są wakacje, no to no, można w tygodniu się zmotywować i to zrobić. No to nie będzie dużo, bo tam jest mało tego. No ale no najprawdopodobniej w tygodniu to zrobimy. Jak będzie trochę cieplej, to teraz w piątek zaczniemy, jak nie będzie padać, to można skończyć ciebie zacznę, czy nie będzie padać. Dobra, to my teraz pójdziemy se porzucać jajkami i zaraz... Cię widzimy jak, albo będziemy obcinać kuperek, albo będziemy dawać somę do gniazd, albo będziemy nasadzać. Somę chyba na końcu. No to się weźmy somę od razu z jajkami, już będziemy w jednym miejscu, już sobie zrobimy wszystko. To na razie idziemy. Obcięliśmy żółte i trochę kuperek lekko ją dźgnąłem, ale będzie żyć. No tutaj chciałem piórka, akurat w pupkę trafiłem. Ale nie leci już jej krew, chwilowo tylko leciała. Znaczy no tylko tyle co tu mam na palcu, bo jej wziąłem. Tyle co krwi wylało się. Wylew się. Dobra, to my teraz pójdziemy po jajka i po słomę i widzimy się już w zakończeniu tego filmu. Teraz będziemy nasadzać kwokę i słomę dawać. Tak, tak, po co mam kuchić jajka? Tej tylko nie dajmy nowej, bo jeśli to nie tak mam za 4 dni lęgi. Starą mucha. No bo się obca, ja wywalę. Będę miały więcej. No bo i tak będziemy sprzątać niedługo w tym tygodniu albo następnym, to się nie weźmy. O tej już odrasta widać gołe, więc dobrze, bo jest dobra, coraz mniej. Chyba akurat dobry. Troszkę mały, ale będzie. Mamy tutaj trochę
tutaj raczej jajek nie powinno. Zapomniałem, że leży jedno obok wytłaczanki. Trzeba sobie dać tu zasłony tutaj na do tyłu, żeby nie wyleciały i tam. To będzie, zobaczymy ile będzie po prześwietleniu. Czyli będziemy się... prześwietleniu. Czyli dzisiaj jest czwartek, to w niedzielę będziemy prześwietlać, to zobaczymy ile odpadnie. Mam nadzieję, że 0, bo ma 10 jajek, gdybym miała 11. Ale tam to jedno też nie wiadomo, takie jedno jest szopowate, więc nie wiadomo czy nie zdusi, ale zobaczymy. Tutaj nie widać, ale... A czy nie jest tam takie ma na pobrzegach? Bo tu widać, widać, że większość nosiła ta jedna, nie wiadomo, która to znosi, te ciemniejsze, czy gruba, czy ta niebieska. Może kogut, ale nie wiadomo. Kogut tylko. A ta tutaj będzie na pewno jak może z kilka miksów, bo ona, braliśmy też różne jajka, bo nie wiedzieliśmy, które są które. Wiedzieliśmy tylko, że teraz znosi ta jakaś, co znosi te ciemne. Ale mam nadzieję, że zaraz gruba wejdzie, bo już chodzi najdłużej, bo tamte już weszły. Ale na chwilę zdjęcie. Teraz zmienimy tutaj w tych gniazdach, które zmienione jest. Pewnie jak wejdzie, to rozwali trochę te gniazdo, to się poprawi jutro czy tam po południu. Ale karton mają, co będzie ciepło, bo siedzi na tych, co nie będą na deskach, bo na deskach są szpary, to by tam czasami mogło trochę tam te. Tutaj były mrówki, ale popytaliśmy denaturatem już nie ma. A czy jajka wzięliśmy i nie były, jajka nie są mokre, tylko po prostu przykaliśmy. Do każdego gniazda dajmy, bo teraz nam znoszą w jednym, ale dajmy do każdego, bo żeby było już ciepło. Żeby mieli nie ciepło, tylko lepiej jakby chciały tam znosić. Bo teraz raczej będzie w tym znosiło, bo jak jest jajko sztuczne, bo nie dajmy już wniosek, bo zjadały teraz raczej już nie jedzą, bo jak znoszą to jajko, to już nie zjadają, ale w razie w ogóle dajemy. Znaczy, bo one te jajka brały do dzioba i jak one im się zrzuciło to jajko i się zbiło, to jadły, bo tak to nie mogły rozdziubać. No. Zaraz jeszcze silką damy. Silki też tam mają dwa swoje ulubione, teraz tam koło białej te dwa, nie, tutaj mają dwa te od końca, to drugie i trzecie od końca, bo o początku chyba też jest akrosiecie, to ten, bo tam koło białej nie zaszą teraz tym ostatnim i tamtym jeszcze obok jednym, bo zakrywa bardziej tamtym, może dlatego nie chcą. A w tym pierwszym nie znoszą, bo tam są tamte. Tam nie ma nawet somy, ale damy im, żeby miały ciepłej w pupę. Ale będziemy musieli teraz, jak będziemy sądać, wyskrobać trochę tych kup, bo żeby się wszyscy nie zamęgły czy coś. Teraz już tutaj kukurydzę mamy, to zaraz nie będzie tutaj widać już prawie nic, jak tak o, będzie rosła, bo tam już w niektórych miejscach taka duża, że tam jak usiądziemy, to już nie widać lotniska. Znaczy na lotniska to mówimy, bo tam nie ma lotniska, ale kiedyś tam było. Taka polna droga, bo tam no. Kiedyś taka nasza prababcia to opowiadała, że kiedyś tu za czasów chyba pierwszej czy drugiej wojny światowej. No bo ona przeżyła wojnę. No bo ona miała 104 lata chyba jak umierała. I no. Mówiła, że za dom musiała być w drugiej chyba. Że za, no za czasów którejś wojny, to że tutaj gdzie my byliśmy, to lotnisko, nie wiem czy Niemcy, czy Polacy mieli chyba Polacy. Że to było po prostu jakieś lotnisko. Tam jest, ale nie widać za bardzo, bo ta kukurydza tu jest. Tam kiedyś było, a teraz nam zostały tylko takie betonowe płyty w niektórych miejscach i polna droga. No tam niektórzy jeżdżą, bo tam na przykład tam w lesie mieszkają też, w tym lesie, tam jeden sąsiad tam mieszka w tym lesie, tam ma tą drogę, ulicę, a się na drogę polną, a nie ulicę, to co jeździ. No, jako tako gniazda są, no. Są najlepsze. Ale są. Szkoda, że nie mamy więcej jajek, chyba że wnioski jeszcze dołożymy jej, tak nie wiem, zobaczymy później jeszcze. Może dzisiaj niebieska zniesie, to będzie miała 10? Nie, no nie, 11. Ma teraz 10. Jeszcze na silek pójdziemy, żeby im włożyć gniazdeczka. A ty gruba już wchodź powoli. Masz nowe jajeczka. A to u silek już wam nie będziemy pokazywać tego samego, tylko jak już zrobimy, to wam pokażemy. Dobra, już zrobiliśmy te gniazda.
nie było. Nie, zapomnieliśmy pokazać tam od góry. Gruba już usiadła, więc zaraz przykryjemy wszystkie sekwoki. A my dziękujemy wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.